Przetestujemy sobie taki jeden trik, który może sprawić, że walki, które generalnie są nie do wygrania, być może uda nam się wygrać. O co dokładnie chodzi? Czasami jest taka sytuacja, że na przykład w dziennych zadaniach mamy bardzo fajną nagrodę, typu tam mnóstwo punktów rozwoju albo jakieś ulepszenie do jakiegoś budynku, który nam jest bardzo potrzebny. I ta armia, która jest postawiona przeciwko nam, jest dość mocna. Jeśli użyjemy jednostek z naszej epoki, może się okazać, że to zadanie nie będzie wykonalne. Podobnie może być na polach chwały. Może nam brakować na przykład 1-2 punkty do zajęcia jakiejś prowincji i po prostu no, te jedna czy dwie walki mogą się okazać bardzo kluczowe. Ja sobie tu już na polach chwały podkręciłem troszeczkę trudność. 527% mam karę do walk. No i zobaczmy na razie, jakby to wyglądało z jakimiś reprezentatywnymi jednostkami z mojej epoki. No, tak mniej więcej weźmiemy. Jeżeli zaatakujemy taką ekipą, no to przy tej karze, przy tym poziomie trudności, no oczywiście wynik może być tylko jeden. Po prostu tą walkę przegramy. Spróbujmy zrobić coś innego i zastosować taką ekipę troszeczkę inną. Czyli weźmiemy sobie jednego czempiona i reszta łotrów. Łotr to jest taka jednostka, która jest bardzo fajna. Wprawdzie obronę ma papierową, to znaczy ktoś go tam lekko dzidą dziabnie i on już po prostu pada, ale ma jeszcze oprócz tego jednego takiego fajnego skilla, który polega na tym, że jeśli on jest dziabnięty, a w swojej ekipie ma jakąkolwiek inną jednostkę poza sobą, czyli poza łotrem, to on się w tą jednostkę może przemienić. Czyli w tym wypadku, jeśli damy do ekipy czempiona i będziemy dbać o to, żeby temu czempionowi się nic nie stało, przynajmniej na początku, to jest spora szansa na to, że te łotry, które postawiłem do walki i które po prostu zostaną zaatakowane przez jednostki wroga, że po prostu te łotry się przemienią w tego czempiona. O, czempiona żeśmy schowali i teraz po prostu wróg będzie atakował nam łotry. Dzięki temu tutaj już trzy łotry zamieniły się w inne jednostki. Jak łotry nam się zaczęły przemieniać, już możemy puścić na automacie, bo to generalnie najważniejsze w tej historii tutaj jest to, żeby nam ten pierwszy czempion nie zginął po prostu w pierwszej fali uderzenia, bo wtedy, teraz tak jak wróg atakuje mi łotrów, one się wszystkie przemieniają w czempion. Jeśli by zginął nam ten pierwszy czempion, no to te łotry by po prostu padły, nie miałyby się w co przemienić. A tak to tutaj historia wygląda troszeczkę inaczej i walka, podejrzewam, też będzie wyglądała ciutkę inaczej. Także tu już możemy sobie wyświetlić wyniki. No i proszę. Wynik jest taki, że tą bitwę żeśmy wygrali. Poprzednim razem, gdy zastosowaliśmy jednostki z naszej epoki, czyli z mojej w tym przypadku arktycznej przyszłości, one po prostu padły jak muchy, nie miały żadnych szans. Przy tym bonusie do ataku, jaki miał wróg, czyli ponad 500%, no po prostu te jednostki poległy. Jak zastosowałem tutaj czempiona i zestaw łotrów, to padł tylko jeden czempion i dwa łotry. Także ta ekipa, którą tutaj pokazałem, czyli jeden czempion, reszta łotry, jest tak z jedną z silniejszych ekip, no praktycznie chyba we wszystkich epokach, bez względu na epokę. Ja mam tutaj wprawdzie wirtualną przyszłość, ale ta sama epoka, ta sama ekipa w każdej innej epoce, czyli czy to będzie średniowiecze, czy tam jakieś modernizmy, niemodernizmy, zachowuje się tak samo. Zawsze jest silniejsza od tego, co mamy w swojej epoce.
dzięki temu, że te łotry przemieniają się pod wpływem ataku, mamy tych łotrów 7 w tej ekipie, więc niejako mamy odporność na pierwszych 7 ciosów. To jest dodatkowy bonus, dzięki któremu można wygrać walkę. Jeśli Wam się spodobał mój filmik, zostawcie lajka. Trzymajcie się, do następnego razu.